Siema, witam was. Kolejny odcinek The Long Dark. Możecie zostawić lajka na dobry początek i wpaść na Twitcha. O, niedobrze jest bardzo. Jesteśmy w bardzo niedobrej sytuacji. Ty, no co, ja zaczynam odcinek, a tu już atak jest przeprowadzany. Jak ja już na miejscu prawie jestem. Morale wilków szarych. Morale stada wilków szarych pokazują odpowiedni wskaźnik. Można osłabić morale stada, strzelając w poszczególnych osobników lub rzucając w nie czymś. Po złamaniu morale stado ucieka, ale wilki mogą powrócić, gdy już się zregenerują. No właśnie, jest problem taki. My chcemy te morale jak najszybciej tutaj obniżyć. Jest taki problem, jeśli ja nie mam, kurczę, niestety tych amunicji. Ale mam łuk. Szybko, szybko, podnieś ją. Idziemy, już jesteśmy tak blisko, no. Damy radę, już przed chwilą miałem atak wilków, już jesteśmy tak blisko. Musimy ją tam zanieść. Damy radę. Biegnij po prostu, przed siebie. Gaz do dechy, damy radę. One nas tak podgryzają, te wilki. Raz na jakiś czas, ją też podgryzam, jeżeli ją zostawimy. Dobra, udało się. Pochman, możemy wejść z nią. Udało mi się, szedłem tutaj 40 minut. W poprzednim odcinku znaleźliśmy ją półżywą. No i w końcu ją przyniosłem. Siemano, umieść Gwen na wolnym łuczku? Pewnie, że tak. Czyli którym? Wygląda na to, że na tym. To mam normalnie ją tutaj umieścić i tutaj położyć tego? O. Pochman, dobra. Pominąłem wam tutaj tą całą cutscenkę, znaczy cutscenkę, tą całą drogę. Ponieważ była kurewsko nudna, widzowie. Znaczy nudna może nie była, bo mieliśmy ataki wilków, ale była mega ciężka w sumie i mega długo trwała. Dosłownie tam szedłem około 40 minut. No także skipnąłem wam to. I tutaj widzicie sam, tylko i wyłącznie Juice tak zwany. Dobra, Dimitri powinien przeżyć. Zwróć dowody tożsamości. Komu? Temu księżu? Księdzowi? Siemano, z tobą gadam? Czy mogę pogadać? Posyłowa. Nie, chyba nie za bardzo. Po prostu chyba muszę na nich podejść i im pozewracać te dowody. Dobra, jeden. Siemano. Chyba podobno mam im morale zwiększać do góry, coś czuję, że tak średnio zwrócimy im, zwiększymy im morale i średnio wrócą im chęci do życia. Franklin, słuchaj, twoja córka nie żyje, ale będzie dobrze. Nie dała rady. Skąd my wiemy, kto zginął, a kto przeżył? Nie żyją, rozumiesz? Widziałem jej nogę. Osobno była oddzielona od ciała. Otrząśnij się, to jest wojna, chłopie. O, tkaninka. O, bandaże! Też bym pokradł w sumie. Znaczy pożyczył oczywiście. Żeby móc leczyć innych. Dobra, jeszcze komuś muszę tu przekazać informację. Słuchaj! Wilki roztrzępały go na sk... Nos... A, ją, na strzępy. Widziałem, jak jeden zapinał jej nogę. Na bank gdzieś tam jest taki. Gdzieś tam jest taki Rule 34. Odgryziona wilka noga. Noga od człowieka i wilk, który tam. Ludzie są pojebani. Ale! Na rysunku to se każdy może narysować, żaden problem. Choćbym, kurczę, nawet sam zobaczył z ciekawości. Co, jeszcze komuś muszę tutaj przekazać informacje? Słuchajcie, no nikt tu nie przeżył, no. Z kim jeszcze mam porozmawiać? Czy już? Nie, jeszcze jeden dowodzik. Pominąłem kogoś. Halo? Tylko, o! Sama pominąłem. On się tutaj obabulił. Kurde. 14 kocy, ty. Po czym on śpi? Ten to wygląda jak jakiś taki poduszka jedna wielka. Porozmawiać z ojcem. Siema, stary.
You made it. I prayed that you would. Dziętki, powiedzmy. Mógłbyś pomóc inaczej, niż jej się modlić, ale może być. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. May God watch over you, my child. To co mam zrobić? Rozdział trzeci, nadchodzi burza. Dobra, misję mi tu. No i co z tego? No i co z tego? Nie, no ja mam to wracać, a mam, słuchajcie, mam tyle misji swoją drogą. Co? Środek antybakteryjny, opatrunek z brodaczki, kalorie z napojów, godziny skorzystania drewna, bandaże, nafta, antybiotyki, pistolet, naboje. Nie no, chyba pojebało coś. No, witam serdecznie. Pizzernia Czechow. Chciałbym zamówić pizzę. What do you want, Molly? I'm kind of busy. Yeah, I saw you found a survivor at the crash site. You spying on me? Just watching. Curious. To mogłaś pomóc. You want to tell me what happened to your man? I don't really have time for this right now, Molly. No, Molly to psychopata jest. You asked about my husband when we were in the house. Not much to tell. Sorry if this sounds harsh, but you don't seem too broken up about it. I'm not. I assume he's the one in the basement. Did you kill him? You tell me. Is failing to help someone the same as killing them? I guess that depends on the circumstances and the intent. Now you sound like a lawyer. Bo to prawda. Generalnie. Nie wiem, dziwna ta Molly, ale coś czuję, że to... pistolet sygnałowy, tak. Dziętki. Coś czuję, że to nie będzie łatwa tutaj przeprawa z Molly. No, to mamy daleką, kurczę, długą misję mamy, no. To jest długa misja na wykonanie, niestety. Oj, to się trochę tutaj napracujemy. Dobra, w której w ogóle tej szaferce jakbym... Ja muszę pochować te rzeczy. Tu mam jakąś butelkę wody. Mogę tam wziąć tą wodę, ale ja bym chciał wiedzieć, do której szafki muszę tutaj zajrzeć, żeby umieścić te wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest ta szafka. Ale mogę się mylić. Nie jest to ta szafka. To która to jest szafka? Zobaczmy tą misję główną, bo to jest najważniejsza nasza misja. W szafce kuchennej w Domu Kultury. Szafka kuchenna. Czyli której z tych szafek musimy tutaj otworzyć i umieścić te wszystkie składniki, tylko... Bo kurwa, którą? A, chyba szafka na zapasy, tak jest. No dobra, to możemy już zacząć coś pakować. Zobaczmy, co tu mamy w ogóle. Wiedziałem, że się przydadzą te żywności wegetariańskie, wegańskie i to wszystko. Mówiłem? Pewnie, że kurde, mówiłem, że się mega przydadzą. Dobra, mogę jakoś to... O, jednym klikiem sobie to chować. Dwoma klikami. Dobra. No, wiedziałem, że to się opłaci. 8000 kalorii już mamy. Jest dobrze. Chociaż mogłoby być lepiej, nie będę ukrywać, to jest, jeżeli chodzi o żarcie, to jest okej.
Czy jest potrzebne też jakby woda? Nie, woda nie jest potrzebna. Żarcie dla psa im dam. Zawsze to coś. Zaraz w ogóle dobijemy też. Nie, nie, chyba nie damy rady. O, damy radę. Dobra, 16 tysięcy kalorii mamy to. 10 bandaży, tak, no wyśmienicie, ale te bandaże ogólnie możemy zrobić. Znaczy możemy przenieść wszystkie bandaże. I generalnie możemy z ciuchów to zrobić. Ja nie wiem, czy ja mam jakieś. Nie mam zapasów ciuchów. Gdybym wiedział, to bym pobrał wtedy tamte ciuchy, no nie? I przerobił je na tkaninę, ale wydaje mi się, że tkanin mam całkiem sporo i będę z nich w stanie wykonać bandaże. Potrzebujemy jeszcze 4, ale ogólnie to ja bym sobie 6 zrobił. Także gituwa, możemy szybko to zrobić. To się tak wydaje, że to ciężkie jest. Gorzej będzie z tą naftą i tak dalej. To mi się wydaje, ale będzie cięższe, ale tak, jeżeli chodzi o te bandaże, to będzie kit. Bandaży jest jest 10 bandaży schowanych. Nie no, co się dzieje? Przenieść 10 bandaży. No, poczekaj, bo tu się coś zbagowało. Dobra, bandaże 10 jest. Antybiotyki lub napar z tego, z grzybów. Możemy po prostu antybiotyki dać. Potrzebne jest 8 antybiotyków. Dobra. Pistolet sygnałowy, no to dupa. Już było tak dobrze, już sobie myślałem, że sobie zachowam. I naboje 4, no to trudno. Mamy to. 2 litry nafty i dużo drewna. I środek antybakteryjny też jest potrzebny. Środek antybakteryjny mamy. No to możemy przekazać tutaj. Są 2 środki antybakteryjne tylko. Teraz oddałem. O kurde, 8 środków antybakteryjnych jest potrzebne im. Dobra, czyli szukamy tak. Środki antybakteryjne i nafta. Generalnie. Ale to oczywiście znajdziemy sobie przy okazji. No bo nie będę tutaj specjalnie chodził i zbierał te wszystkie rzeczy. Czy ja jestem w stanie tutaj przenieść podpałkę? Jestem. Gazety? Też jestem w sumie. Przenieść te gazety. Dobra, wodę sobie zostawię, Weku, bo mi się przyda na pewno. Ja bym potrzebował takiego miejsca do chowania różnych pierdołów, na przykład takich puszek. Nie wiem, czy tym jak wrzucę, to się schowa, czy... Że tak powiem, unicestwi. Ty, ja mam 2 siekiery. Po co mi 2? Jedna wystarczy. Dobra. Mamy też tam, widziałem tego, do nafty. Znaczy naftę, właśnie do lampy. Była tam w naszym eku, ale nie było jej dużo. Więc ogólnie udamy się teraz na misję. Wydaje mi się. Znajdź i sprowadź zaginionych, ocalałych. Tutaj mamy jakieś misje po lewej stronie i przy okazji moglibyśmy też wykonać Blackrock. Zdaje się, że kilku ocalałych z wypadku więziennego autobusu do Blackrock przedostało się do Wesołej Doliny. I możemy znaleźć ich ciała. Czemu by nie? I przy okazji no będziemy szukać nafty. Jakiegoś węgla. Tego ogólnie, jeżeli chodzi o drewno i tak dalej, to wydaje mi się, że będzie w miarę łatwo znaleźć. Wydaje mi się, że najciężej będzie jednak ogarnąć naftę. I co tam jeszcze było? Nafta? Nie no, nafta i drewno zostało, prawda? Chyba tak. No, to raczej tylko i wyłącznie naftę teraz musimy ogarnąć. Wydaje mi się, że naftę zostawiłem w tym samolocie. Że gdzieś tam wyrzuciłem naftę, ale może mi się tylko wydawać, nie wiem. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś znajdziemy jakieś nowe miejscowy i mam też nadzieję, że wilki nas nie dopadną. To jest strasznie denerwujące są te wilki, nie? I też sobie spokojnie. Po pustkowiu i nagle zostajesz zaatakowany przez wielkie wilki. I one kurde nie są takie, że jak jest postrzelę, to już padają jak tamte poprzednie wilki. I tutaj z każdym podejściem, z każdym rozdziałem dalej niestety poziom trudności się zwiększa w tej gierce. Jest coraz ciężej. Jest tu coś leży? Raczej nie. Tutaj może no, schowek na rękawiczki? Prędzej na narzędzia albo coś takiego. Na rękawiczki? Nie wiem, kto wymyślił tą nazwę. Raczej nie nazywa się schowek na rękawiczki. Czy to jest wilk? Nie, to jest pień. Jakoś podejrzanie się ruszał. W mojej bani. Albo ja się ruszałem po prostu. Podejrzanie wyglądało to. No dobra, to w sumie to teraz w lewo musimy iść, żeby znaleźć tego więźnia. Tak jest, musimy za tą górkę wejść. No dobra, jak ogólnie nie jesteśmy przeciążeni,
to chodzenie i bieganie to jest raczej pikuś, chociaż i tak trwa bardzo długo i to jest mega, mega denerwujące i mega nudne jest to chodzenie. Wydaje mi się, że to by była fajna gierka ogólnie na streama. Jeżeli przechodzilibyśmy sobie fabułki na streamie, bo ja bym mógł sobie pogadać z widzami. To było chyba całkiem spoko. No ale już jak zdecydowałem się, że będę nagrywać, no to nie ma co teraz streama odpalać w połowie i siemano widzowie. Bo to tak średnio, aczkolwiek na streamy zapraszam, czasem robię zazwyczaj około 20 do 24, ale to też zależy, bo czasem wrzucam film o tej godzinie, czasem nie mam neta, czasem mi się nie chce, czasem nie mam czasu, czasem śpię. No ale zazwyczaj są streamy tam koło 20, coś takiego. Nie jest to moja standardowa pora, bo zazwyczaj jak streamowałem, to było od północy powiedzmy do 4 rano. I całkiem nieźle wychodziło takie... Nieźle wychodziły takie godziny streamowania, co ciekawe. Jeżeli zrobię sobie streama o tej godziny, to tam zazwyczaj mam, powiedzmy na 6 godzin, to mam 100, 120 viewsa. Czyli 120, 100, 120 osób przejdzie przez streama. A jeżeli zrobię dobrego streama, no to potrafi się nawet... 6 pistoletów w sygnałowej strefie poszukiwań, poczekaj na reakcję? No kurwa, no ale ja nie mam przecież pistoletu sygnałowego. Ty, ale zostałem oskamowany, nie? No ale dobra. Ale to i tak wykonamy tą misję z tym więźniem. No i tak, jeżeli dobrego streamka zrobimy, to nawet i z 200 osób potrafi być. Natomiast jeżeli odpalę tak na 4 godziny powiedzmy teraz od 20 do 24, to viewsa mam 20. Także dużo, dużo mniej. Ale i tak wydaje mi się, że będę odpalał o tej godzinie, z tego względu, iż są to normalne godziny, już mi odpierdala jak ja chodzę o tej spać o 4 rano, czy tam 5, 6, już jest bardzo ciężko o tej chodzić spać, także wolę sobie wstać mega rano i mieć cały dzień przed sobą, niżeli wstać o, nie wiem, 15, bo później już właściwie noc jest i nie ma co robić. Szukam tego zioma gdzieś tutaj martwego. Ale nie widzę, żeby tu był. Gorzej, że jest też noc, więc w ogóle to nic nie widzę za bardzo. A to jest nasza misja główna, tak? Znajdź i sprowadź zaginionych. Łe, to ja powinienem wracać po ten pistolet i później odnieść mu ten pistolet temu ziomkowi, nie? Ta, to tak powinienem zrobić, kurwa, gdzie ja w ogóle jestem? Ja nie tutaj, ja szukam zbiega. To on po drugiej stronie, co tu się dzieje, jak ja przez tą górę przeszedłem? On gdzieś tu powinien być. To nie jest nigdy tak mega dokładnie zaznaczone, ale gdzieś tutaj. Może przy tym kamieniu wielkim. No jak nie będzie, to co? O, jest chyba. To on? Tu leży? Chyba tak. Ale chyba wrócimy do naszego domku, do naszego pastora i zabierzemy tę broń. Broń, co strzela flarami. A ktoś go zabił w ogóle. Z łuku. To ciekawe, ognisko spalone. Mogę je rozłożyć na części, ale raczej nie chcę. Plecak. Wiadomość od skazańca. Ręcznie napisana wiadomość od jednego ze skazańców. Przeczytaj tekst. Coś tam na nas poluje. Nigdy niczego nie widać. Sądziłem, że ich zgubiliśmy na skraju drogi. Mieć oczy szeroko otwarte, bo nigdy się z tym nie wydostaniemy. A to ciekawe, to może... To może ta nasza laska, co zabija swojego męża, to może ona kurwa poluje na tych ludzi i na nas też może. Oby nie. Dobra, w którą stronę mam się udać, bo ja bym chciał z powrotem iść. Tamto mniej więcej. Dobra, generalnie plan jest taki, widzowie, idę z powrotem, a chociaż możecie iść ze mną, bo to chyba nie jest jakaś mega długa droga. A nie, trochę jest. Kurwa, to jest gigantyczna mapa w ogóle. Co, to by się tak nadało na tego, na odcinki to trochę nie oddaje, tak mi się wydaje, przynajmniej... Znaczy nie no, spoko jest, jeżeli ktoś lubi takie wolne bardzo giereczki i sobie pogadać, czy coś posłuchać w tle. Obejrzeć na lewym monitorze, że tam nie wiem. Nie wiem, jeszcze... Do wannie na przykład, ja lubię w wannie oglądać odcinki. To całkiem spoko. Ale... No tak, generalnie przyjmując standardy... aktualnie nagrywanych gameplay, gier i tak dalej,
No to ludzie jednak lubią szybkie giereczki. Ja sam jestem fanem szybkich gierek, bo po prostu nie jestem w stanie wytrzymać. Jak coś, jesteśmy mega wolne, no to mnie roznosi już, nie? Ja jestem trochę taki ADHD mam. Więc zazwyczaj nie lubię takich gier. Już mnie nosi ta, szczerze mówiąc. Jak już muszę wracać, to niby to jest 3 minutki, ale szczerze mówiąc już mi się odechciewa grać, jeżeli te 3 minutki muszę iść, nie? Nie wiem dlaczego tak mam, ale tak mam. Muszę się napić wody. Chciałem zapadak, widzisz. Nie wiem czemu. To w sumie by się fajnie grało. Chodziłoby się fajnie na tego napadzie. Ale ogólnie to by się grało w sumie do kitu, ale jeżeli o samochodzenie chodzi, to chyba spoko by było. Gigantyczna jest ta mapa. Zobaczcie, ile my tutaj wracaliśmy. Nie tak dużo, no 5 minut powiedzmy tam. Przejść stąd, z tego miejsca, nadchodzi burza, do tego domku to jest 5 minut, no nie? To patrzcie, ile ja musiałem czasu do tego domku przejść z ziomułem, co miałem na tym, na samolocie. Czy to była jakaś gigantyczna ilość czasu? Mega długo ją niosłem ze sobą. Jeszcze wiecie, to ja sobie nie mogłem podbiec tak jak sobie teraz biegam, tylko ja dosłownie wolniej niż teraz idę, nie? Mega długo to trwało, ale dobra. Ale jeżeli takie przechodzę takie gigantyczne dystanse, to ja sobie często na lewym monitorze coś puszczam i to jest dla mnie tam pikuś, bo od razu mam tutaj zapewnioną rozrywkę. Gorzej jak teraz były te wilki, to faktycznie nie mogłem sobie nawet nic oglądać na lewym monitorze, bo się bałem, że dostanę dojazd. I faktycznie tak się stało dwa razy. Czy trzy nawet dostałem tutaj wjazd. Musiałem się bronić. No kurde, mucha mi chodzi, albo ćma po nodze. Dobra, nie witam, czy ja mogę, mam nadzieję, że mogę pistolet wziąć i ukraść ci, znaczy pożyczyć z powrotem, prawda? Mogę. Dobra, mamy ten pistolet, kit. Dobra, i teraz wracamy. Dam kulturę i będziemy wystrzeliwać te flary. Czy my tam od razu dalej mamy jakąś misję do wykonania? Mam jakiś wykrzyknik. Okej, czyli możemy iść do tego ziomka tutaj i od razu możemy iść na zewnątrz do tego skazańca. I tak myślę, żebyśmy poszli i na tym byśmy zakończyli i jutro byśmy sobie zrobili tą misję. No i później byśmy tą misję i te trzy poboczne i później byśmy, no taki okrąg sobie zrobili, myślę, że będzie git. Ale generalnie to ja bym chwilę poczekał w domku, bo jesteśmy tutaj już lekko zmarznięci, więc myślę, że możemy sobie odpocząć chwilę. Zjedzmy sobie batona energetycznego. Powoli w ogóle nam brakuje tego jedzenia, bo wszystko im oddałem. Nie zważałem na siebie, a im dałem. Może to mi pod po nodze spływa, a nie mucha. Co by ona się tak mojej nogi uczepiła? Całkiem możliwe, że to pod jest. W sumie to można się kimnąć. Poczekaj, to my się w ogóle może na początku kimnijmy. O, tak będzie lepiej. Dawaj tu śpiwór. I oj, od razu dzień będzie. Zajebisty pomysł. 8 godzin myślę wystarczy. Znaczy nie do pełnego paska naładowania, ale wystarczy, żeby tutaj nastał dzień i żebym ja tutaj był w miarę nagrzany. Nagrzany się nie najlepiej kojarzy. Raczej nie z takim nagrzaniem. Nagrzany. Jak to w ogóle brzmi? Ja myślałem, że napój owocowy, znaczy napój winogronowy daje więcej tego. Więcej kalorii. O 50. Nie było tak wcześniej, że napój tego dawał więcej kalorii? Wydaje mi się, że dawał więcej kalorii. Tutaj zmienili to. Dobra, jest dzień, jest widno. To gorzej, jeżeli wystrzelę flarę, to może niestety ktoś nie zauważyć. Będzie napisane tylko w nocy. Ale mam nadzieję, że nie. Dobra, gazu. Kurde, to jest aż dziwne, że szczerze mówiąc, że mi się nie kończą tematy do rozmów w takiej gierce. To jest niesamowite. To aż sam siebie podziwiam.
Bo jak tak bym sobie popatrzył na progres sprzed kilku lat i zobaczył wtedy siebie nagrywającego materiał, to bym w ogóle, nawet jeżeli by gierka była interesująca, to ja bym tak sprawił, że ta gierka by była 3 razy nudniejsza. A teraz faktycznie może wygląd mam gorszy, bo wtedy miałem zajebistego Freeza. To sobie muszę przyznać. Teraz jestem łysym patusem zazwyczaj. Ale jeżeli chodzi tutaj o podtrzymywanie rozmowy, no myślę, że całkiem nieźle mi idzie. To jest użyteczny skill w ogóle. Czy w pracy, czy po prostu przy załatwianiu czegoś i tak dalej. Że jesteśmy w stanie kontynuować flow rozmowy, no to bardzo cenna umiejętność, jeżeli byś, nie wiem, był jakimś sekretarzem albo generalnie sekretarką. Nie wiem, czy to się odmienia, sekretarz. Sekretarz brzmi jak jakiś sekretarz stanu, chłopy. Utah. Jak jakiś ten. Jakiś sędzia, czy nie, nie, co robi sekretarz? Nie wiem w sumie, co robi sekretarz. Dobra, jesteśmy na tym miejscu, gdzie mamy wysłać flarę w niebo. Więc chyba czas to zrobić. Niestety mam tylko 4 flary w Germanie, więc oby to było to miejsce. Mam 4 flary i 3 tych ziomków do uratowania. 3 miejsca do uratowania ziomków, więc... Halo? Znajdź i sprowadź zaginionych ocalałych. No nie przychodzą. Szukaj zapasów opcjonalne. Znajdź się, przyprowadź ocalałych do domu kultury. A to jest misja główna, tak? Trzeba ją wykonać, okej. No, nie przychodzą. Halo? Panowie ocalali? No dupa trochę. Może pod mostem się skrył. Nie, to bardziej w lewej strony, to gdzieś tam muszę iść. Most medytacji. Kurde, teraz jak będę grał w ogóle tryb survival, to mi będzie mega łatwo. Pamiętam, jak było mega ciężko na samym początku, bo mówię, co? Co tu się w ogóle dzieje, nie? Teraz będzie mega łatwo. Znał każdą miejscówę i będę wiedział gdzieś, jeżeli będę potrzebował rzeczy po prostu. Nawet wydaje mi się, że no teraz by było za łatwo wręcz. Bym musiał naprawdę grać na takim chyba trybie hardcore, hardcore. Kurwa, no nie ma tu ludzi, halo. Przepraszam bardzo, no jest flara, no. Miałem wystrzelić w niebo, no dobrze robię chyba, nie? Ktoś idzie! Bo to kurwa ten... Jeleń. W sumie mógłbym go zabić, ale nie wiem, czy rewolwerem byłby w stanie w ogóle. A nie mam nawet amunicji. No to zajebiście. Łukiem mógłbym go zabić! Dobra. Co znaczy poluzuj? A, że tu naciągam, a tu luzuję. Dobra. Rzucam na luz. Dobra, może konkretnie w tym miejscu trzeba to wystrzelić. Przecież nie, no bo to jest taki wielki okrąg. Nie wiem, kurwa. Idę na miejsce. Dokładnie to, w które jest zaznaczone, bo nie mogę już marnować tych flar. Dokładnie zaznaczone tam na tym szczycie góry. Wszyscy razem spotkamy się mimo świata, który... Kurde, klasyka. Mogę tam w ogóle wejść jakoś? Ej, sorry, że ramię od mikro mi zasłania pół twarzy, ale jest jak jest. Mogę, chyba tędy wejdę. Dobra. Jestem na miejscu? Nie jestem. Ale chyba pójdę tędy. Tutaj, cyk. Kurde, tak z tymi wieżami, wkurza mnie to szczerze mówiąc. Bo tutaj powinienem flarę wypuścić i powinno być cacy, prawda? Nie, jeszcze trochę bardziej w lewo oni chyba chcą. Dobra. No gdzieś tutaj jeszcze prosto trochę. Dobra, tutaj. To jest ta miejscowa, w którym oni chcą, żebym wystrzelił chyba flary. Proszę, no.
Proszę bardzo. O, stop. Jest tu kto? Gdzie? Skąd? Stamtąd? Dobra, idę. Gdzieś tam strzelił. Ała. Kurwa. Ostrożnie. Dobra, idę. Już się podjarałem, że tu znaleźliśmy kogoś zaraz. Kurde, to przydałoby się trochę więcej flar. Gdzie byłeś, ziomo? Ziomo, słyszę ogień. Siemano. Ja go muszę tam zanieść? O kurde, no nie. Nie, dobra, to będzie fest nudne. Ale masz MRS, jadłeś. Przez chwilę. Dobra, przynajmniej ognisko masz tu. Co ci jest, wariacie? Potrzebujesz piczko, dobra. Masz piczko. A ja co potrzebuję? Też bym coś potrzebował. Pewnie wyleczyć się, bo jest mi mega dużo rzeczy. Przede wszystkim nadgarstek. Nie wiem, czy mam bandaże? Mam. Kurzejny nadgarstek. No i na ból tapsy przeciwbólowe, bo mamy ich tutaj sporo w eku. Nie ma co się bawić w herbatki. Dobra, czyli ja go muszę zanieść. I o cię kryca, nie. No to już mi się mniej podoba, nie? To wszystko. Raz było fajnie, nie? Raz było fajnie zanieść, ale kurwa, po kolei teraz zanosić tam? To jest fest nudne, nie? To jest fest nudne. No ale zaniosę. Nie mam wyboru. Żeby iść dalej, to muszę wykonać tą misję. Dla mnie przynajmniej osobiście, tylko może się podobać taki chodziankowy grano. W ogóle ja kiedyś chciałem popróbować tam chodziankowe giereczki. Ale... zazwyczaj one wymagały... Ale one zazwyczaj tutaj wymagały bardzo dobrego komputera. Nie, ja miałem taki średni, na początku miałem dobry, ale... wiadomo, z czasem... musiałem go zupgrade'ować na lepszy. I teraz moglibyśmy w sumie pograć w te chodziakowe giereczki, ale chyba będą nudne. Chodziakowe giereczki są spoko, jeżeli trwają na przykład jedną godzinę. To są spoko chodziakowe gierki. Mają spoko grafikę, nie? Taką mega taką wow. No i chodzisz. I tyle. To jest tylko po to. Ale grafika musi być w tych gierkach mega fajna. Zobaczysz, na grafikę nie muszę zwracać uwagi. Więc spoko, znajdziemy jakąś chodziakową giereczkę, która tego... która będzie wyglądać mega ładnie graficznie, no to... to możemy tutaj spróbować ograć. I jeżeli będzie trwała krótko... O, kamerka mi się zwiesiła. Nie no, ten komputer złom to się rozpada, nie? Najpierw mikrofon, teraz kamerka. Raz na jakiś czas scinało randomowo wcześniej, no nie? Nagraliśmy i nagle był taki lag. Ale wydaje mi się, że ten lag, który się tak lagował raz na jakiś czas, że... no był taki dziwny lag, w którym jakby... nie wiem, jak to nazwać. Jeden proces się jakby... nie, jakby procesy działały, tylko ekran się bugował. Nie wiem, dlaczego tak się działo. Ale chyba widziałem, że u Gucia wydaje mi się, że działo się dokładnie coś takiego samego. On coś o tym mówił, więc całkiem możliwe, że to jest po prostu wina była poprzednich sterowników. Coś tam źle wypuścili w tych sterownikach. No ale teraz już wyszła nowa łatka, no i w sumie od tej nowej łatki to nie widziałem, żeby ani razu się tak zlagowało. Więc powinno być git. Kurde, daleka podróż to jest. Nie no, ja sobie nie wyobrażam, jak ja tego ziomka będę... jak ja tych ludzi tutaj będę z powrotem przynosił, nie? Stamtąd. To jest niemożliwe, nie?
Ja ogólnie porobię te misje, no bo to są misje główne, nie? Ale no na pewno nie będziemy tego robić na odcinkach, nie, nie, nie. No to by trwało mega długo, bo na to mi się tak nie chce siedzieć tu i gadać na jakieś pierdoły. Szczerze mówiąc, odpalę sobie film na lewym monitorze i będę wykonywać te misje, tak to będzie wyglądać. No bo nie wiem, my jakoś tak akurat to noszenie było naprawdę fajne, jeżeli raz się wykonało. A jeżeli tak trzy razy, to nie lubię takiej powtarzalności gry, ale też rozumiem, że musieli tak zrobić. No żeby gierka trochę trwała. Chociaż z drugiej strony, no Wiedźmin jest takim też przykładem, że jednak można zrobić grę, w którą przychodzi się na 100% i jest się zajaranym. I wykonujesz 15 zlecenie, ale każde zlecenie jest inne. Można. Tutaj też mogli wykonać, nie? Jakoś tak bardziej interesująco to zrobić. No ale pewnie nie mieli budżetu, pewnie to jakaś mała firma była. Ogólnie nie wiem, kto to robił. Jakieś kanadyjskie studio, ale nie wiem, które dokładnie. Ale gierka całkiem spoko. Ale no za to chodzenie to... spore minusy. Dobrze, że przynajmniej nie ma wichury, bo z tamtą postacią poprzednią, którą niosłem, musiałem się zatrzymać 3 razy. Jeszcze 2 razy atak wilków został przeprowadzony. Nie było to łatwe zadanie. Ciekawe, czy bym tak dał radę podnieść człowieka i na przykład tak nieść. Nie, to nie jest łatwe zadanie. Pewnie jeżeli on sobie tak leży, i żyje, jakby wskoczy tobie na plecy, to jakby dałbym radę, ale nie wiem, czy bym tak zaciągnął i dał radę. Jeszcze on pewnie by się wiercił, nie wiem, ciężkie pewnie by to było fest. Trzeba by było kiedyś spróbować. O, też ludzki organizm jest... Nie, w sumie zależy pewnie ile by ważył, no nie. Ale takiego 70-kilowego gościa... Nie no, dałbym radę, no pan. Ale by było ciężko, tak. Pewnie by było fest ciężko. Ale ostatecznie pewnie byśmy dali radę. Na pewno taką drogę to nie wiem, co bym musiał zrobić. To musiałbym... Nie, musieli do mnie strzelać chyba, żebym takiego ziomka, kurwa, na plecach taką drogę przeniósł. W ogóle fajne, śmieszne jest to, że niesiemy tego ziomka, a nam nawet głód i tak dalej i zmęczenie spada jakoś drastycznie, a powinno. No dobra, siema, przyniosłem zioma. Normalnie, tak o. Kolejnego. Pewnie, że przeżyjesz. Umieś. Tutaj jest wolne łóżko tak zwane. Pakuj dupę. O kurde. Dobra, chyba da radę. Mogę porozmawiać z ojcem? Nie za bardzo. No dobra, to idziemy dalej chyba, nie? Mam 38 minut odcinka. Wydaje mi się, że tak do 50 byśmy dobili. Tylko co my teraz zrobimy w sumie? A możemy iść tutaj do góry i też znaleźć zioma. Nie no, może... O kurwa, przecież tam też nie dam rady, nie? Nie wiem, co mam zrobić. Wydaje mi się, widzowie, że skończymy dzisiejszy odcinek tak trochę szybciej. Zazwyczaj te odcinki są mega długie. Trwają po 50 minut. Nie tylko z tej gry, ale tam z Wiedźmina trwają po godzinę. Teraz takie porządne odcinki nagrywam, trzeba to przyznać. Więc wydaje mi się, że zakończymy tutaj. A wiem, co możemy zrobić. Nie zakończymy. Pizgamy godzinny odcinek. Pewnie, że tak. Musimy przynieść drewno. Uuu. Pokrzyma. Karabin. Dobra. Ten już porządniejszy kaliberek mi się wydaje. Tu już będziemy robić jakiegoś damage'a. Dobra, ogólnie musimy przynieść tego, węgiel. Zapomniałem o tym, a tu są jakieś backdoorsy. Nie mogę otworzyć. Nie wiem ile tego węgla mam przynieść, chciałbym najpierw zobaczyć. A nie no, w sumie to pewnie sporo, więc nawet nie ma co patrzeć. Dobra, poszukajmy chwilę jeszcze węgla, czemu by nie. Statuetka jakaś, z kill-offem, okej. To możemy ogólnie też porąbać. 45 minut to będzie trwało, całkiem sporo. Ale no, musimy tam zanieść do tego zioma. Łom zostawiamy. To możemy popodnosić. Schowaj tą broń, żebym ja przypadkiem tutaj strzałę nie oddał. Tutaj nic nie ma, tutaj jest puszka. Weźmiemy. Co się stanie, jak wrzucisz taką puszkę do zamrażarki? Nie wybuchnie czasem?
Do lodówki to na pewno nie, ale do zamrażalki? W sumie nie wiem. Tutaj też nic nie ma, ale tutaj jest ten pojemnik na tego, na węgiel. Ogólnie musi... A, ja gdzieś w których z domków zostawiłem mega dużo węgla. Pamiętam. Dobra, jesteśmy przeciążeni. Idziemy do domku. Nie ma znaczenia, że jesteśmy przeciążeni. Musimy jak najwięcej drewna przynieść. Gdzieś tutaj pozostawiałem fajne rzeczy, tylko nie pamiętam gdzie. I jeszcze naftę musimy przynieść. A skąd my naftę ogarniemy? Kurde, tego to akurat nie wiem. No to jednak spalimy tą Biblię. Niestety. Jest nam potrzebna. Tylko skąd ja wezmę tyle nafty? To jest najważniejsze pytanie. Ja nie wiem, czy ja całej nafty w grze nie użyłem już. Mam nadzieję, że nie. Ale kurde, nie wiem w sumie. No jest problem, jeżeli chodzi o tą naftę. Tak, to wszystko wiem, że znajdę. No drewna się tutaj w tej gierce nie skończy, drewno. Ale naftę już byśmy skończyli tą misję, jakbym znalazł naftę. Znaczy nie całą, ale z tym przeszukiwaniem chociaż tego. Z przeszukiwaniem... przynoszeniem przedmiotów. No bo żeby ukończyć tą misję główną, no to musimy jeszcze tych ziomów przynieść. Ja sobie ich przyniosę, tak jak mówię, poza odcinkiem. No bo to będzie nudne, ale za to w następnych odcinkach pewnie wyczyścimy tego, nie? Wyczyścimy te misje, te niezwykłe opowieści i tak dalej. Ja sobie wykonam te dwie misje, dojdę sobie do jakiegoś miejsca, powiedzmy, nie wiem, niezwykłe opowieści. Może w ogóle pójdę tam do tych niezwykłych opowieści, znajdę tego zioma. A nie, bo to jest o jeleniu jakaś opowieść. O mnie, jelin. Potem wezmę zioma. Tu wam zacznę odcinek, tak, tak. Ja już tu planuję, tu wam zacznę odcinek. Wezmę tego zioma, przytargam go, potem wezmę tego zioma. Nie, potem pójdę wykonać te trzy misje i z powrotem wezmę tego zioma i później, dobra, już wszystko wiem. Jakoś tak to będzie, tak. Pewnie wszystko odwrotnie zrobię, pewnie w ogóle tak nie będzie, co powiedziałem, ale plany są ważne, ja zawsze wszystko planuję, a potem jak zwykle. Dobra. Drewno. Tu jest ogień, dobra. Gotowa podpołeczka, jedną możemy przenieść. Tutaj drewno całe. Czy ten katalizator jakby... On coś daje? No nie za bardzo. Węgiel cały przenieśmy. Książki też całe. No i powoli, jeżeli chodzi o to drewno, to się zapełnia. Tosy papierów. Dobra. Dobra, tam powrzucam wszystko z tego... Po co ja to kurde noszę w tym eku? Wkurza mnie to w sumie. Wyrzucam to. Nie wiem, czy to coś daje w ogóle. Jebać. Katalizatora ogólnie się fajnie rozpala, jeżeli wieje wiatr, ale... No, ewentualnie jeden by się przydał w eku, a tak generalnie to... Nie wiem, pamiętam tylko, że tylko i wyłącznie jak raz w całej tej gierce użyłem katalizatora. Do rozpalenia, bo się nie dało inaczej. Tylko i wyłącznie jeden pieprzony raz. Także nie wydaje mi się, że jest jakoś mega potrzebny w naszym ekwipunku generalnie. Kurde, nic zaraz nie będzie widać, ja nie mam... Co, ja za bardzo nie mam... Kurde, światła, źródło światła nie mam. Co połeczki mam. To nie jest dobrze. Gdzieś tu powyrzucałem w którejś z tym domów tego. No węgiel i tak dalej. I chętnie pozbierał teraz cały i by było cacy. Znaczy, że znajdziemy to miejsce, gdzie to wyrzuciłem i będzie git. No na pewno któryś z tych domów. Nie wiem, który dokładnie, ale któryś z tych domów. Może ten. W ogóle tutaj było? Dziwne wejście? Nie pamiętam. Kurde, nic nie widać. Byłem, to tu pozostawiałem. Dobra, węgiel, 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 węgiel. Dobra, zbieram to wszystko. No, tu mega dużo rzeczy powywalałem. Padyle. Grzyby możemy zostawić. Kamienie też zostawimy. Węgiel, węgiel, węgiel. Drewno z osysku też. Węgiel, węgiel. Środek antybakteryjny nie. Grzyby nie. Patyk, patyk. Patyk, tak. Dobra, odpal może zapałę.
No i w sumie wszystko. Jeden sobie możemy wziąć ten antybakteryjny. Możemy książki pozbierać też. I tutaj co to jest? To jest jakieś tego, flara. Czemu wyrzuciłem flarę? A, spalona flara, dobra. Dobra, to wszystko chyba, nie? Kamloty to raczej zostawiamy. Tutaj jakiś klucz, czy co to tam jest? Dobra, wychodzimy na zewnątrz. I powinno być git. Nie wiem, czy nie będzie tutaj jakiejś rozmowy z księdzem jeszcze. Jeżeli mu to wszystko oddamy. Umieram z głodu? O kurwa, niedobrze, faktycznie umieram z głodu. Akurat głód jest najważniejszy. O kurda, nam się kończy żarcie. Głód jest najważniejszy, bo daje nam mega ważnego perka. Ta, to teraz tutaj trzeba troszeczkę... Może zapolować na jakieś zwierzę. W sumie na jakieś jelenia. Ani razu nie zapolowaliśmy na jelenia. Trafiliśmy raz jednego, ale... Nie dałem rady go dogonić, bo byłem... Przeciążony. Się nie udało niestety. Dobra, idziemy powrzucać. Mam nadzieję, że wystarczy już tych wszystkich przedmiotów, które mamy w eku. Raczej powinno wystarczyć. Wydaje mi się, że nawet nadto będzie tych wszystkich przedmiotów. I to dużo nadto. Ale mogę się mylić. Gdzie są te węgle? Może tutaj sobie klikniemy, cyk, i węgle. Przenieść wszystko, bo ja i tak tego nie chcę w eku. Mamy to? A, nie mamy. No to jeszcze badyla muszę tam przenieść. No i nafta, a, no nafta, tak. A, i środek anty... O kurde, oni potrzebują środki antybakteryjne, ja tam wyrzuciłem wszystkie. Zapomniałem. No dobra, to teraz środek, nafta, pizdolet mamy. Środek i nafta tylko i wyłącznie jest im potrzebna. Dobra, tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek, bo to nie ma co biegać w prawo, w lewo. To jest po prostu nudne, bezsensowne bieganie w tą i we w tę. Widzimy się jutro. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawiać lajki moim twórcom, bo to ich boostuje po prostu do góry. Bez tego ani rusz nie przebiją się właściwie nigdy. Więc jeżeli wam się podoba i oglądacie tą serię, to zawsze pamiętajcie zostawić lajka. Dzięki wielkie. Wpadajcie też na mój drugi kanał i tam też możecie suba dać, chociaż nawet jeżeli nie chcecie oglądać, i na Twitcha, tam streamy, follow może być zostawiony, też cię to nic nie kosztuje, chyba że jest zdrowie psychiczne. Dobra, widzimy się jutro.